Jak to takie duże było? Co jest? Czemu w Polsce tego nie ma? Wiesz, kto najwięcej takich TikToków wysyłał? Kto? Właśnie baby. No kurwa, no też bym chciał tak wyglądać. Ty widziałeś, jak przeciętna Polka kurwa wygląda? Ma krzywe zęby, kurwa, ma chujowe włosy, ma małe cycki, kurwa, ma płaską dupę, ma gruby brzuch, kurwa, ma celulit. Zrobi jedno dziecko, ma rozstępy. No kurwa, no to widziałeś, jak przeciętna Polka wygląda? Owszem, to są wady genetyczne, kurwa. Każda, praktycznie każda Polka, no chyba, że jest trochę, kurwa, tam z aryjską rasą przemieszana. Jak tutaj żołnierze byli na polskiej ziemi. Każda jest pobugowana. Ja jestem w stanie zrozumieć, że technologia też poszła do przodu, tak? Nauka, wszystko fajnie, tak? Zęby sobie poprawi, kurwa, dupę sobie zrobi, cycki sobie poprawi, tam włosy sobie wzmocni. No ale kurwa, potem ruchasz takie coś i masz, kurwa, krzywe dzieci. Powinna być pełna delegalizacja wszelkich tutaj jakichś poprawek estetycznych. Autentycznie te dziewczyny robią nas w chuja, wsadzasz w taką i potem masz, kurwa, jakieś głupie, kurwa, krzywe dziecko. Jak tak można? To jest totalny wstyd. Ja na szczęście mam fajne dziecko, bo po pierwsze, większość genów jest moja. A po drugie, Sandra nie jest taka zła. Owszem, było tam parę rzeczy do zrobienia, robimy je powolutku, tam trochę tu zaszpachlować, tu poprawić, tu podnieść. Robimy to wszystko co? Będziesz miał wpierdol. No. Nie będę, ale mówię prawdę, kurwa. Czemu karają za prawdę? Ile, kurwa, można? Jest trochę do zrobienia, zrobimy, będzie fajnie. Dziecko na szczęście w tym RNG Dena więcej wylosowało ode mnie. To co, Moniko, tam jest bardziej podobny do Sandry? Nie jest. 9 na 10, ładna dupa.